Większy, silniejszy i użyteczniejszy onyk, czyli desmodus. Tego nietoperza znajdziemy w jaskiniach nowej mapy Fjordur, a w tym materiale pokażę Wam jak zdobyć takiego desmodusa. Jak wcześniej wspomniałem, nowy nietoperek siedzi w jaskiniach. Jest parę takich jaskiń, w których naprawdę możemy znaleźć tego nietoperka i na końcu materiału pokażę Wam te jaskinie ale przejdźmy na początku do samego oswajania. Dla osób, które miały kiedykolwiek styczność z blostalkerami, takie oswajanie nie będzie czymś naprawdę skomplikowanym. Oswajanie przechodzi dokładnie w ten sam sposób. Na początku oczywiście musicie pozbierać tony krwi, bo ten dinek żywi się krwią. Pompując naprawdę gigantyczne ilości z waszej żyły krwi, będziecie w stanie nakarmić tego Desmodusa do momentu, aż on się oswoi. Sytuacja wygląda w taki sposób, że gdy obudzimy tego Desmodusa, to on będzie chciał nas złapać. Gdy nas złapie, to powoli zacznie pić z nas krew. U mnie na singlu, mimo że miałem razy 1, zabierał tylko 30 paczuszek, ale według mnie jest to niemożliwe, a oswajałem 150, moi drodzy. Podczas oswajy, na któryś tam procencie, nasz nietoperek można zrzucić i nie chcieć już nas złapać. Zdarzało mi się tak mniej więcej, kiedy wybiło 30% oswajania i wtedy nietoperz nas zostawiał i sobie odlatywał, ale po chwili znowu chciał nas złapać, więc czekamy, żeby nas znowu zapał i mając krew w ekwipunku, znowu możemy go oswajać. Kontynuując ten proces, będziemy w stanie oswoić go, jednakże tu mamy jeden problem. Desmodus już na początku naszego. Oswajania nie będzie miało 100% efektywności, a zaledwie chyba 30%, ale spokojnie, spokojnie. Można to naprawić. Sytuacja jest w sumie taka sama jak u Bluesarkera i najlepiej chyba jest użyć czatczopsów. <gryw> Chodzi mi o moczopsy, moi drodzy. Przykładowo ja używałem 3 moczopsów oswojone na 150, które miały około 3000 zdrowia i na spokojnie mogłem zwiększyć efektywność oswajania tego nietoperka. Jeszcze zaopatrzyłem się w sowę, która przed jaskinią Pomagała mi właśnie w leczeniu tych moczopsów. A no i jeszcze mówię, jeżeli oswajacie jakiś jeden duży poziom, to najlepiej będzie, jeżeli całą resztę tych nietoperzy wybijecie, żeby na spokojnie móc oswajać tą jedną sztukę. Ten proces z zwiększania poziomu trzeba cały czas kontynuować, aż będzie na tyle wysoki ten procent efektywności, że zdecydujecie się go już oswoić. Wtedy po prostu podchodzicie i dajecie mu pić z siebie krew. Oczywiście tą z ekwipunka. Chyba z tym, co teraz Wam powiedziałem, jesteście w stanie sobie zdobyć takiego Desmodusa. No dobra. Ale co ten desmodus potrafi, moi drodzy? Wydaje mi się, że to jest dosyć fajny dinek, jeżeli o to chodzi. Na początek pamiętajcie, żeby zrobić na niego siodełko, bo bez niego nie możecie na nim latać. A jeżeli o latanie chodzi, to mamy nowego latacza. Zapożyczył on mechanik od różnych stworzeń, które już znamy, na przykład od tapeżary, to że pod X i pod C może zmieniać kierunek lotu, czy w górę, czy w dół, od znanego nam gryfa, ma to, że może sobie pikować, no i dzięki temu szybko schodzi w dół, no i troszeczkę szybciej lata, unosząc się na wietrze. Pod lewym przyciskiem ma standardowo swój atak, pod prawym podnosi on małe stworzenia i ludzi i jak przetrzymamy spację na jakiejś ścianie to wtedy on się do niej przyczepi. A beżara? Desmodus swoim gryzieniem zbiera z nas krew, a bardziej paczki krwi, czyli to czym właśnie oswajamy go. No i Bloodsuckery. Powiem wam moi drodzy, że to jest dosyć ciekawe, bo jeżeli bijemy jakieś stworzenie to on pobiera z nich krew, którą zbiera właśnie w swoim ekwipunku. No i również kiedy zbierze ciała to też zbiera właśnie z nich krew, mięsko, no i jeszcze zepsute mięsko. Dlatego uważam, że jeżeli chcecie na jakimś wyższym poziomie Desmodusa, albo na przykład Bluestarkery chcecie oswajać, to spróbujcie oswoić na jakimś niskim poziomie właśnie Desmodusa i nim pofarmcie bardzo dużą ilość właśnie paczek. Bo naprawdę wystarczy chodzić i zabijać jakieś dino, Trajki, nic takiego większego. Nie to Perek jeżeli atakuje, to leczy troszeczkę siebie. Ciekawe jest to, że jeżeli trzymacie jakiegoś Dinka i przytrzymacie R, to możecie włączyć sanie z niego właśnie życia, co troszeczkę was wyleczy, będzie robiło blot i końcowo zabije stworzenie. Oprócz tego, jeżeli chodzi o jego umiejętności, to przytrzymując Lewy przycisk, możemy poprzez echolokację zaznaczyć wszystkie stworzenia dookoła. Będą one się wtedy podświetlały i w łatwy sposób możemy naprawdę znaleźć przeciwników. Oprócz tego mamy jeszcze dwie umiejętności, które sprawdzimy w nocy, bo tylko wtedy będziemy mogli je użyć. Pierwszą tą umiejętnością jest to, co możemy zrobić pod prawym przyciskiem myszy. Kiedy go przytrzymamy, nasz nietoberz zamienia się w niewidzialnego i wraz z tym żadne stworzenie nie można zauważyć, a my możemy podlecieć i wtedy zaatakować z ukrycia naszego przeciwnika. Na sam koniec została nam opcja termowizji, dzięki której wszystko widzimy na czerwono i stworzenia są zaznaczone. Dla nas. Też dosyć fajne, co zwłaszcza w ciemne noce, kiedy nie magamy. jednakże musicie zejść z dinka i dopiero wtedy przytrzymując na niego E użyć tej opcji, niby pokazuje się po przytrzymaniu R, ale jakoś mi się nie włącza, może to naprawiam. Ostatnią rzeczą, którą dodaję właśnie ten nietoperz jest możliwość zrobienia eliksiru. Jeżeli macie w jego flipunku 200% krwi, możecie z tego skracwać eliksir, który powiem wam jest naprawdę opłacalny, albowiem jeżeli oswajecie go z dinka i wypijecie ten eliksir, to ten dinek automatycznie dostaje 30% oswojenia. Działa to na każdy poziom i na każdego dinka. Naprawdę powalone. A no i działa jeszcze na dzieciaki. Jeżeli wypijecie to przy dzieciakach, to dostaną 30% przewiązania. Jest to naprawdę niesamowite i dziwne. Pamiętajcie jeszcze, że można użyć jeden eliksir na jednego dinka. To byłoby już na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że spodobał mi się ten krótki poradnik na temat wampira. Spoko dinek, nawet was do oswojenia. Dajcie znać co o tym sądzicie. Do następnego, cześć. A no i teraz na końcu macie miejscówki, w których udało mi się znaleźć takiego wampira. Nie to pera, chłopie, nie to pera. <laughs> Siemanko.